okolice Starej Rudnicy, czyli obszar dzisiejszego rezerwatu. Wioska, która uciekła, jest niestety bardzo ciężko ranna. Została śrutem ołowianym w pierś. To jest gąska z uszkodzonym skrzydłem. Nie jest w stanie się znieść. Po polowaniu zostają kaleki. Z połamanym, pogruchotanym skrzydłem, nogami, głową, w różnym stopniu. To są ostatnie chwile z kolei gąski tundrowej. Myślałem, że jest martwa, ale gdy filmowałem, okazało się, że podniosła na chwilę głowę. Tak wygląda koniec gęsi zbożowej. To bardzo społeczny gatunek. Nigdy nie przybywa samotnie. Niestety trwa sezon polowań i takich widoków jest tutaj bardzo wiele. Tak wygląda jej koniec. Wywołany zabawą dominującego gatunku na naszej planecie. Piotr Hara to podróżnik i uznany fotograf przyrody. Od kilkunastu lat dokumentuje rozlewiska w Dolinie Dolnej Odry w okolicy Starego Kostrzynka. To wyjątkowe w skali kraju miejsca lęgowisk kilkudziesięciu gatunków ptaków chronionych. Miejsca te ze względu na obecność trzech łownych gatunków gęsi szczególnie upodobali sobie myśliwi. Wokół tego rozlewiska jeszcze w nocy zjeżdżają się myśliwi. No i najczęściej jeszcze przed świtem rozpoczyna się polowanie. Aby przyspieszyć je, bardzo często gęsi są płoszone. Wszystko dzieje się w zupełnych ciemnościach. Teraz słyszymy skutek tych kilku strzałów. Popło, popło. Nie sposób rozpoznać gatunków łownych od chronionych. Oryginalne ujęcie trwa 8,5 minuty i w ciągu tego czasu padają 63 strzały. Patrząc na to obiektywnie i tak syntetycznie podsumowując, jakieś bezsensowne barbarzyństwo. Tak to wygląda. Ukrycie myśliwi cudzoziemcy, pozostawieni sami sobie. Tu są upolowane gęsi na prywatnym terenie. Jest prywat. To kolejne z polowań zarejestrowane przez Piotra Harę w jego okolicach. W nagraniu widzimy zagranicznych myśliwych zaproszonych przez lokalne koło łowieckie. Nie towarzyszy im polski myśliwy i nie mają ze sobą psa, który zbierałby postrzelone gęsi. Korzystają za to z nielegalnych głośników do nęcenia ptaków. Zdecydowana większość ptaków, które obserwuję, tych polowań, które obserwowałem i rejestrowałem, myśliwi nawet nie próbowali ich podnieść. Chęć rozrywki jednego człowieka może zniszczyć coś, o co walczymy. Bogatka, Parus Major, 40. Numer obrączki 45, tłuszcz 0, długość skrzydła 73 mm i waga 16,5 grama. Dolina Odry stanowi jedno z najcenniejszych miejsc, jeżeli chodzi o wędrówkę ptaków, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Tutaj te naturalne rozlewiska stanowią bazę żerową i odpoczynkową dla ptaków migrujących, które lecą z północy na południe. Generalnie strzały tutaj słyszeliśmy 6 dni w tygodniu, rano i wieczorem. Tysiące tych ptaków się podrywa i w panice ucieka. I to są nie tylko te gatunki łowne, ale też większość tych gatunków chronionych. Spadki niektórych gatunków są do zera.